Cześć, to ja, Andrzej, ubrałem się dla Was tak, żeby było widać moje wspaniałe mięśnie. Prawda jest taka, że jest w końcu ciepło i musiałem w końcu zrzucić kurtkę, bo jesteśmy na Sardynii na testach Yamaha Niken GT, a jutro będzie Yamaha Tracer 9 GT Plus i to jest ciekawe, że będę miał porównanie tak naprawdę do jeden motocykl do drugiego. Dwa koła z przodu kontra jedno koło z przodu, bo w gruncie rzeczy silnik jest prawie, że ten sam. I powiem Wam, że dzisiaj rozmawialiśmy z kolegami. I ja mówię do znajomego Czecha: Ej, słuchajcie, ja się boję jutrzejszego dnia, bo na tych tracerach to się możemy grubo rozwalić po dzisiejszym dniu. Bo chodzi o to. Prędkość, z jaką się wbijaliśmy dzisiaj w zakręty, po jak, jak prędkość, z jakimi jeździliśmy po zakrętach dzisiaj na Nikenach, no nie to, że ona jest niewyobrażalna, bo ja wielokrotnie jeździłem z takimi prędkościami motocykami po zakrętach, tylko że jak z takimi, w takich złożeniach, tak cisnąc, jechałem na motocyklu tradycyjnym, to zawsze była taka adrenalina. Jezus Maria, o Jezus Maria, co się stanie, co się stanie? A tu po prostu. Nie ukrywam, że dzisiaj rano byłem jeszcze trochę zdenerwowany, bo dzisiaj mam deadline, to znaczy, że muszę zaraz lecieć i e, robić dalej gazetę. Jestem od pięciu dni w trasie samochodem tutaj na Sardynię, ale o tym obejrzycie osobnego vloga i dzisiaj byłem po prostu już zmęczony, wkurzony, że już nie chcę i tak dalej. I wskoczyłem na Nikena i wiecie co? I odpocząłem. Odpocząłem psychicznie, bo pojeździłem szybko na motocyklu, a w żadnym momencie ani przez chwilę się po prostu nie bałem. I tutaj się odnoszę do testów Suzuki GSX-8S sprzed dwóch tygodni, gdzie cisnęliśmy strasznie z grupą włoską. I ja powiedziałem na końcu, wiecie co, no super było, bardzo szybko jeździliśmy, świetnie, świetnie się jeździło, ale ostatecznie ja się chyba już boję tak szybko jeździć po ulicy. A Nikenem się nie bałem. No, e, a co jest nowego w Nikenie? E, nowego w Nikenie jest... E, Sporo i nie, i nie sporo. Wszystkie, wszystkie szczegóły będą w gazecie, bo tak naprawdę jeszcze dzisiaj przed nami jest prezentacja techniczna, więc to są tak naprawdę pierwsze wrażenia. Pierwsze się w oczy rzuca ekran e, TFT z najlepszą formą wyświetlania obrotów, jaką spotkałem. Mamy różne tryby wyświetlania tych obrotów, ale jeden taka strzałka. Chodzi, tam takie się robią rzeczy i one za każdym razem są inne. I to jest takie japońskie, i takie fajne. W trakcie jazdy w ogóle tego nie widać tak naprawdę, ale na postoju możemy się e, pobawić. Ale ten ekran też pozwala połączyć się z aplikacją i bardzo fajnie wyświetla nawigację, więc to jest akurat git. Silnik przeszedł szereg zmian. To nie jest taki sam jak silnik jak w Tracerze 9. Ma cięższy wał, po to, żeby było lepsze oddawanie momentu obrotowego, żeby była inna charakterystyka do tego typu motocykla. Były w nim jakieś zmiany, znowu napiszę o niej w gazecie, no bo jeszcze nikt tutaj nas nie wdrożył. Jeżeli chodzi o zawieszenie z przodu, to bez zmian. Dwa niezależnie działające koła, amortyzowane jedno i drugie, ale jednocześnie. Pracujące niezależnie, czyli tak naprawdę mamy motocykle, który daje najlepszy komfort z przodu na świecie. W Koniec, kropka. Trzeba do tego po prostu dwóch kół. Zazwyczaj w trzy kołowcach, i Lechu napisze o tym w numerze piątym, szóstym, piątym, no jest największy problem taki, że jest trzy kołowcem i wpadasz w 50% więcej dziur niż zwykle. A tutaj to nie jest problem, bo co z tego, że wpadasz w większą ilość dziur, jak te koła po prostu tak wybierają, że autentycznie. No, to trzeba sprawdzić, bo możecie mi nawet nie wiedzieć na słowo. Jedziesz z przodu, nic nie czujesz żadnych nierówności, tylko ewentualnie z tyłu, tak jak w normalnym motocyklu. Z tyłu zawieszenie zostało na nowo skonfigurowane. Jest nowy układ dźwigni, po to, żeby ono było bardziej miękkie na górze, a później dawało więcej wsparcia przy szybkiej jeździe. A ta jazda na tym motocyklu po zakrętach jest bardzo szybka. W linii prostej nie jest to jakiś, wiecie, demon prędkości, no bo to jest wciąż chyba 115 KM, jeżeli dobrze pamiętam, i maszyna waży grubo ponad 200 kg, ale moment obrotowy jest przyjemny do tak, do taka jazda do 80-100 na godzinę w zakrętach, to jest tak naprawdę wow, ale on ciągnie, ale on ciągnie, dopiero zaczyna puchnąć tam powyżej 120, że dajesz gazu, oczywiście on wyjeżdża, ale się sobie, a, mogłoby być więcej, w szczególności, że przed chwilą przez ten zakręt jechałeś z absurdalnie dużą prędkością, więc chcecie, żeby było trochę więcej. Więc dalej e, sugerujesz że inżynierom, żeby wsadzili turbo do tego silnika. No bo to nie były moje wnioski po pierwszym teście tego Nikena, e, Że widziałem dwie ścieżki dla tej maszyny. Jedna to jest turystyczna. Proszę, mamy ją, mamy szybę regulowaną, mamy kufry, szyba regulowana. Producent zaleca, żeby ją używać dwiema rękami, żeby to systemu nie uszkodzić. A nie to jest jakaś dziwna japońska filozofia, że trzeba się zatrzymać, żeby wyregulować szybę, i tak każdy będzie jechał, i będzie ręką to szarpał przecież normalne. Albo użyje tempomatu, który jest i weźmy, będzie bez rąk jechał, i takie to jest bezpieczne. Trudno, opuszczę, żeby ładnie wyglądał. E, są kufry, jest quickshifter w górę i w dół, który tak samo dodaje. I sportowego charakteru, i komfortu jazdy, że nie musimy naciskać sprzęgła. Więc wersję turystyczną już mamy. Teraz wciąż czekam na wersję Turbo. Bo ten silnik i Rafał Pasierbek zamontował Turbo do MT-09 i wiele projektów jest MT09 z Turbo. I on to znosi, i on to będzie działać. Tutaj patrzcie, to jest nawet miejsce na taki rozbudowany Airbox. Turbo tam z przodu nawet nie będzie się kupa na niego rzucała spod kół, do czego zaraz dojdę, jeżeli to turbo będzie na środku. Więc ten motocykl bez problemu może mieć turbo a i nawet nie chodzi mi o to, że on musi mieć więcej mocy, bo nie, bo jest szybki wystarczająco. Chciałbym, żeby tego momentu, tego mięsistego, takiego momentu obrotowego zdobył, że łop, łop, żeby on jeszcze chętnie wyjeżdżał, bo nie ukrywam, kilka razy, jak już tak rozkręciłem, rozkręciłem, jedziemy, 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 to po prostu gaz odwijałem do końca. E, no i wiecie, on wyjeżdżał, ale już bym chciał, żeby on tak, wiesz, dup, popał wyjechał i żeby tak pociągnął trochę. No wtedy trzeba by też trochę popracować nad kontrolą trakcji, bo ona jest, ale to jest taka bazowa kontrola trakcji i wydaje mi się, że powinna być lepsza, bo to jest taka kontrola trakcji, że jak zerwiemy to, ona w ten motocykl i nie to, że jest prowadzony, że delikatnie jest przycinana. Ta moc, i tutaj się zaskoczyłem raz na szutrze, bo ruszyłem tym motocyklem. miałem gazu on zerwał przód, że czknął mi, a tak oj! Więc trzeba troszkę uważać. Jeżeli będziecie przejeżdżali przez jakieś szutrowe dróżki nad jeziorka, czy w ogóle po prostu szutrami przejeżdżali, bo tym motocyklem spokojnie można jeździć sobie po szutrach, bo jest bardzo wygodnie, to ja proponuję wyłączyć kontrolę atrakcji. To jest taki fajny check, to są dosłownie dwa kliknięcia, i ta kontrola atrakcji jest wyłączona. Jeżeli chodzi o minusy, no to jedno to wibracje, ale to właśnie mój znajomy Czech powiedział, że ej, no przecież to jest motor, to musi wibrować. A ja jestem taki już rozwydrzony, że już duże jest które mają po prostu tak gładkie silniki, że one praktycznie w ogóle nie wibrują, że już mówię, ej, no to jeżeli mogą coś poprawić, to niech poprawią to. No po prostu przy przyspieszaniu mocnym te wibracje się pojawią w okolicach 6 obrotów. Później, jak już jedziemy z równymi obrotami, to nie no jest, 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 jest ok. Drugi minus to krowie placki. Które są i to jest e, śmieszne, bo jechałem tym motocyklem e, i jechaliśmy drogą, gdzie bardzo dużo zwierząt chodziło. I rzeczywiście jedziesz po zakręcie, nagle nie wiem czy to krowie, czy owcze, czy kozie, nieważne, no, kupy na drodze. I tak wpadam przez te kupy, i mówię, o jezu, normalnie bym zrobił, o jezu, bo się zaraz wywrócę, ale tu po prostu ten motor przez to przejechał i się nic e, nie wydarzyło. Później niestety, dopiero na stacji paliw kolega mówi: Ej, popatrz na nasze buty. a tak patrzymy i o mordę. Normalnie mieliśmy buty troszkę w takich kropkach e, kupich, kropki kałowe bym je nazwał. I tutaj wszędzie była ta, e, ta kupa. I rano śmieliśmy się z takich e, gumowych błotniczków akcesoryjnych i po prostu strasznie zrywaliśmy boki, jak to strasznie wygląda. Ale szczerze, jak miałbym taki motocykl i jechałbym w taką trasę nie znając to ja chyba bym naprawdę to założył. No. no nie oszukasz tego, że te koła są e, po prostu tam. Szczerze, nie zepsuło mi to wcale zabawy z dzisiejszego dnia, bo mówię Wam, ja po prostu odpocząłem. Rozmawiałem z taką panią na stacji benzynowej, zahaczyła mnie pani turystka niemiecka, mówi jak to? Ja mówię, no słuchaj, na niczym tak spokojnie, tak szybko nie jeździłem, po prostu przyjemność z każdego zakrętu. To jest, wiecie, to jest trochę po prostu coś innego, to nie, ja nawet tego bym nie porównywał do normalnych motocykli, bo to jest zupełnie inna liga i to y, jakiś Francuz się ścigał tym motocyklem z turbo, w jakiejś takiej serii oni mają takie śmieszne wyścigi e, po takich wiejskich drogach, to po prostu takie rajdy, nazwijmy to motocyklowe, i on tam wygrał po prostu Nikenem, no bo nikt na dziurawych drogach brudnych nie był w stanie mu dotrzymać kroku. I to są po prostu fakty. Na dziurawej, nierównej, śliskiej drodze żaden motocykl nie dotrzyma tempa e, Nikenowi. Tym bardziej, że on jakoś jest tak magicznie wyważony, czy to chodzi o to przednie zawieszenie, że on po prostu rzuca się po tych tak, tak. Albo chcemy zmienić kierunek to jest tak... Po prostu niesamowite. Na tym kole nie jeździłem, bo już mam tą karierę za sobą. Po prostu zrobiłem to. Nie wiem, prawie 2 miliony ludzi to zobaczyło w internecie i mam, mam odhaczone, więc się już nie musiałem w to wszystko bawić. Yy, I uważam, że Nikenem od czasu do czasu trzeba się przejechać. Czego trzeba posiadać? No, jeżeli ktoś chce mieć motocykl, miał dużo motocykli i chce mieć w końcu coś innego, no to tak, ja bym też na waszym miejscu poszedł na jazdę próbną, ale poszukał wypożyczalni, bo wiem, że w Europie są wypożyczalnie Nikenów, właśnie takich na przykład w alpejskich drogach i to sobie wypożyczył i no... Sami sprawdzicie, albo jeżeli sprawdziliście, to weźcie, napiszcie w komentarzach. Dla kogo uważam, że jest to motocykl? I uwaga, to i może być zaskoczenie, wymyśliłem to dzisiaj. Dla ludzi, którzy zimą lubią jeździć na skuterach śnieżnych, a latem na skuterach wodnych. Wiecie, jedziecie tutaj na tym, i to tak wygląda jak taki skuter wodny albo śnieżny, i po prostu jedzie zjawiskowo, nawet po tych zakrętach się takim takim skuterem właśnie leżą. Latasz. E, I może oni chcą po prostu pojeździć po asfalcie sobie czasem. Więc może nie wiem jak to skierować, żeby ktoś to obejrzał, ale może spróbujcie. Bo to jest niesamowite. E, uczucie po prostu to Eee, co, co jest szkoda, to to, że tym motocyklem nie możemy jeździć na kategorię B samochodowe prawo jazdy, e, bo jak wiecie, skuterami trzykołowymi, nawet e, e, takimi 500 możemy jeździć z prawem jazdy kategorii B. Tutaj rozstaw przednich kół jest za mały, żeby prawo dopuszczało, żeby ten motocykl był na prawo jazdy kategorii B e, w Europie. I Yamaha mówi, e, to dobrze, my specjalnie to zrobiliśmy, no bo nie chcielibyśmy, żeby ludzie niedoświadczeni e, jeździli tak mocną maszyną. A ja mówię, że, e, bo pamiętam przed kilku lat, jak była rozmowa na ten temat, że to jest e, Target trochę, znaczy, ja nie wiem czy Target, nie chcę Was okłamywać, bo to jest takie mgliste wspomnienie, ale pamiętam, że były rozmowy na, na, na ten temat, żeby przepchnąć, e, żeby Niken mógł jeździć z prawie jazdy kategorii, B. I teraz się zastanawiam, teoria spiskowa, czy przypadkiem europejskie lobby motocyklowe e, nie... w jakiś sposób tego nie przyblokowało, nie zlobowało, bo szczerze, jeżeli Ty mógłbyś siedzieć na prawo jazdy kategorii B, czyli mógłbyś być, zostać motocyklistą na dużym motocyklu i objechać świat, Europę e, i tak, dobrze, że nie wiem jak świat, jak prawo na świecie, ale dobra, objechać swój kraj, Europę na motocyklu bez konieczności robienia prawa jazdy, wciąż bym zalecał Szkolenie, ale to każdy ma swój mózg, przecież. Zresztą są tryby z ograniczoną mocą. Znaczy nie wiem, czy jest z ograniczoną mocą, ale taki bardzo łagodny, napiszę w gazecie. To wydaje mi się, że ten motocykl by pozamiatał totalnie, po prostu by wystrzelił i zaczęłyby jeździć nikeny. Nagle inni motocykliści by zobaczyli, przejechali się i mogliby się, nagle może by się okazało, że ten szalony japoński pomysł jest bardzo, bardzo dobry. Tylko wygląda, jak wygląda. No ale to, wiecie. Co dla jednego, co jest brzydkie, dziwne, dla innego jest dziwne, fajne. To już ocenicie sami, ale wciąż, jak przy każdym moim materiale, ja zawsze Was namawiam. Ja mogę Wam powiedzieć, jakie są moje wrażenia z z tym sprzętem. A jeżeli będziecie mieli kiedyś okazję przejechać się Nikenem, to jedźcie, pierwsze rondo, wpadniecie i zobaczycie, co mam na myśli. Pozdrawiam, cześć. Uh, two, Yeah, yeah, two, three, one. <laughs> yes. No, I'm on Husqvarna. You're on focus. <laughs> anyway.